канал Клуб Европа na graczu tego meczu, a dla nas jest pan bez wątpienia tym graczem, nawet bez tego werdyktu telewizyjnego. No dziękuję bardzo, ale dzisiaj cały zespół zagrał bardzo dobrze, także jesteśmy wszyscy bohaterami. Jak to wyglądało z linii bramkowej, bo tam było kilka sytuacji bardzo gorących? No pierwszy strzał to obroniłem instytucyjnie Bitona, a drugich, tak już nie pamiętam, nie było tak aż takich klarownych nie mieli. No ważne, że na zero z tyłu też jest dobrze. Jak ta atmosfera w szatni po meczu? No super, dość... na pewno odżyliśmy i mam nadzieję, że to pójdzie teraz w dobrym kierunku. Troszkę został pan też poturbowany na boisku. Tak, no to jest piłka nożna, także to jest sport walki, także się nie dzieje. A dużo było takich spięć no, poza piłkackim. No wiadomo, są derby i każdy chciał ten mecz wygrać, i Wisła, i my, ale my się okazaliśmy lepsi. Panie Wojtku, jak atmosfera się panu podała tych derbów, jak kibice i wczoraj na treningu, jak to wszystko pan odbiera? No pierwszy raz grając tu w Krakowie miałem lekką adrenalinę przed meczem, bo było czuć, że są derby. No ale myślę, że naprawdę było nieźle i wygraliśmy ten mecz zasłużenie. To jest taki mecz na przełamanie, teraz już uwierzycie na dobre, że jesteście w stanie z każdym wygrać tej lidze i utrzymać ligę dla Krakowi? No wierzymy wszyscy i mam nadzieję, że kibice są z nami i mam nadzieję, że to będzie krok do przodu. Można tak powiedzieć, że z gry więcej miała Wisła w tym spotkaniu, aby jednak byliście... No zgadza się, piłką grali Wisła, my mieliśmy taką taktykę, żeby czekać na nich i niego nie rozgrywają. Wiadomo, w polskiej lidze żaden zespół nie gra do ataku pozycyjnego i czekaliśmy tylko na z kontrataku, także żeby coś strzelić. Udało się, stały fragment, piękna bramka. Mam 1-0 wygrywany. Kto się panu dał najbardziej we znaki z zawodnikiem Wisły? No, myślę, że Biton, niezły napastnik to jest, ale nie udało mu się strzelić. To rzuca w oczy, że Wisły to oni często faulują bramkarzy. Mam wiele razy pod taranowany, bynajmniej nie w polu bramkowym, gdzieś tam z boku oni pana wpadali. No teraz nie ma już co gdybać. No, był tam jeden faul, sędzia tak gwizdał i no, taka jest piłka. No, ja nie mam pretensji do nich, bo oni też chcieli wygrać i walczyli. Nie? Tak, ale to się nie dzieje.